zasługują na szczególne podziękowanie, dzięki którym do Jedlicza przybywały tiry z pomocą, dzięki którym ta pomoc miała jakże realny charakter. Ja w związku z tym poproszę tutaj na scenę zastępcę burmistrza gminy Jedlicze, pana Marcina Filipa, oraz kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej, panią Violettę Godlewską-Jerzyk. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Serdecznie państwa witam w imieniu burmistrza gminy Jedlicze, pani Jolanty Urbanik, oraz swoim. Serdecznie witam podczas tej imprezy, jaką są Dni Jedlicza 2022. Impreza ta ma swoją tradycję, charakter oraz klimat, jaki państwo tworzycie. Jest mi niezmiernie miło, że są tu dzisiaj z nami nasi przyjaciele z Ukrainy, którzy w wyniku rosyjskiej agresji znaleźli tutaj schronienie w naszej gminie. Szanowni państwo, wiele osób zaangażowało się w to, aby pomóc naszym przyjaciołom. Byli to druhny i druhowie z naszych jednostek OSP, pracownicy urzędu gminy, sołtysi, mieszkańcy, pracownicy GOPS-u z panią kierownik Wiolą Godlewską-Jerzyk na czele. Ale także jest tu z nami dzisiaj pewna osoba. Pewna osoba, która swoją pomocą, zaangażowaniem i ciężką pracą sprawiła, iż do naszej gminy trafiły aż 3 duże transporty z darami. Z darami właśnie, które były przeznaczone dla naszych sąsiadów, dla naszych braci. W tej chwili tutaj zapraszam pana Konrada Wójtowicza, któremu chciałem serdecznie podziękować. Wielkie brawa dla niego. Naszych przyjaciół, także składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w akcję pomocy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy w obliczu rosyjskiej agresji znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem niezwykle wdzięczny za ten bezinteresowny i godny naśladowanie odruch serca, jakiego mogliśmy doświadczyć podczas prowadzonej zbiórki darów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Zapraszam tutaj również na scenę do siebie pana Łukasza Orzechowicza, radnego Rady Miejskiej w Jedliczu, który również był zaangażowany w zbiórkę od samego początku. Panu radnemu też tutaj wręczę statuetki dla samorządowców, którzy brali aktywny udział w całej akcji od początku.